Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj moi drodzy otwieramy paczkę 25x83, ponieważ wyszły nowe karty Road to the Finals. Varan, Pogba, Wijnaldum, Alaba, Insigne, Brand i Cardi. Okej, fajne karty powiem wam, fajne karty wyszły w tym Road to the Finals. Okej, także takie te karty możemy trafić. Także stawcie apeczkę w górę, oczywiście subskrybujcie mój kanał, filmy są codziennie, to jest daily. Bawcie się dobrze! Jaka wyszła karta? Serge Gnabry, czyli... O kurde, ty, na SPO! Ale karta! Holy, 4x4? Ej, fajna jest karta. Czyli wyszedł Serge Gnabry, czyli event chyba trwa cały czas, czy nie? Nie, w zadaniach? Nie, czyli najwyraźniej karty Road to the Finals już są? Ale frizów już nie ma, tak można powiedzieć, więc dobra. Słuchajcie, przejdźmy do tej paczki oczywiście. Swapy zostały przeze mnie zrobione. 5 swapów musiałem wykonać, także całkiem sporo swapów, bo musiałem zrobić 2 razy squad battles, co było troszeczkę denerwujące. Nie ukrywam, troszeczkę denerwujące, ale jak widzicie sami, 5 swapów, które już czekają tylko po to, żeby je przepalić. Zostają przepalone, moi drodzy. Zostają przepalone. Zgłaszamy ten skład. 25 piłkarzy 83+. To jest naprawdę duża szansa na naprawdę... Najbardziej się boję tego, że może nie być walkoutu, to będzie najgorsza rzecz, jaką mogę zobaczyć, ale na pewno ktoś, kto mi się przyda, to jest BC do paczki z ikoną, bo ja mówiłem, tę paczkę zrobię. Bez żadnego przedłużania, po prostu, moi drodzy, otwórzmy tę paczkę. 5 tokenów zostało przepalonych właśnie na tę wspaniałą paczuszkę i zobaczmy. Na pewno niech będzie walkout, proszę, jest walkout, całe szczęście, dobra, to jest zwykła karta, stety albo niestety. Jakby to był manę. 88, to nie jest dobry znak, to kurde nie jest dobry znak. Bo raczej chyba już nie będzie żadnej karty. Chociaż może, no to jest niewymienna. No dobra, jest walkout Koulibaly. Gdyby był Mane, byłbym o wiele bardziej szczęśliwszym człowiekiem. No dobra, co jeszcze dostaniemy w tej parce? Zobaczmy. O, Kubo! Walker! Okej, jest dobrze, okej. Walker się może nam nie przydać chyba. Jest Kubo, trafiliśmy kartę Road to the Final. Nie jest to jakaś mega specjalna karta Road to the Final, ale jest to Kubo. Dwa walkouty, naprawdę? Witzel jeszcze i Rafa. Nie jest najlepsza paczka 25x83, to na pewno. Ale taki Walker, no on ile kosztuje? No on tak chyba z 60, okej. Koulibaly by kosztował z 40. Gdyby była sprzedawalna, byśmy wyciągnęli tyle pieniędzy, ale no... Dupy mi nie urwało. Ale okej, no dobra, jest Road to the Final, nie? Jest Koulibaly, który na pewno przepalimy, Gomez, Skywalker. No raczej Walkera chyba zostawię, aczkolwiek... No mam już Mendiego, mam już Lama, więc Walker to nie jest karta, którą chciałbym... mieć. Czy trafiłbym kartę jakąś freeze, to mnie zastanawia. Chyba nie. Generalnie według mnie i tak było warto, no bo jednak kurczę, wiecie, jest to dużo kart, które przydadzą się od tych SBC. Na pewno dla mnie się przydadzą, bo paczka z ikoną oczywiście będzie robiona. Więc dobra. Także paczka za nami, przejdźmy do Food Champions. Moi drodzy, bilans wynosi 5-3. Nie da się bilans zbytnio, akurat w tym tygodniu, niezbyt mnie interesuje z racji, że tych paczek nie będę nagrywał, bo nie będzie mnie w domu, więc po prostu jeżeli chcecie wiedzieć, co trafiłem, wbijajcie na mojego Instagrama, tam będą prawdopodobnie screeny albo nagrania z tego, co trafiłem. Więc no, przejdźmy do Food Champions, moi drodzy. Jak mówiłem, bilans 5-3, no nie idzie mi najlepiej, ale też mam trochę głupich momentów w tym Food Champions, jak zawsze, nie? Więc statystyki Mbappe, warto zobaczyć statystyki Mbappe. 22 spotkania, 28 bramek, 7 asyst, więc no całkiem niezłe staty. Wszystko było grane oczywiście w lidze pierwszej i w Food Champions, tak dokładnie. Tak więc proszę państwa, mecz pierwszy przed nami w Food Champions. Shut the fuck up. Aha, przezabawna nazwa składu, okej, więc tak, jest Rashford, tak? Jest Rashford, jest Varan, jest Sanson, jest Pogba, jest też Martial. To nie jest aż taki mega mocny skład, jakby się mogło wydawać. Aczkolwiek wiecie, ja nie będę oczywiście nikogo tutaj podważał, skądże znowu. Wbimy 7 winów dzisiaj, taki jest plan, taki jest cel, żeby wbić 7 winów. O, niedobrze. Niedobrze, Rashford, trzeba będzie blok... Już myślałem, że karny. Jezu, trochę farta było w tej akcji, no. Sonic, dawaj. Strzał. Aj, dobry to był strzał, ale... No niezbyt wystarczający niestety. Dobra, rzut rożny. Niestety ostatnio rożne w ogóle mi nie wchodzą. Mam nadzieję, że to się zmieni. Nie teraz, okej. Niemożliwe. Jak on to wyjął? Jak Courtois to obronił? Tego nie wiem. Ale to, co tu zrobił Kylian, to jest niesamowity człowiek. Nice. Sonic, dawaj. Dawaj. Uderzmy. YOLO. I znowu Courtois broni. Dobra, Mane. Kurde, popsułem, ale ten Courtois jesteś za dobry w tym meczu, no. Nie podoba mi się to. Nie. W ten sposób, proszę. Proszę. Okej, pierwsza połowa jest ewidentnie nie na naszą korzyść, mówiąc
całkowicie łagodnie. Przegrywamy, kurde, 1-0, bo strasznie głupim wylewie. Niestety jest food champion z typu testo, więc no, będę musiał tutaj się naprawdę mocno przyzwyczaić do tego, żeby umieć grać tym Mbappe. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. Nice. Sonic? Musisz, wreszcie Son, musisz, no, wreszcie druga połowa. Odrodzenie z naszej strony, wreszcie Sonic z lewej nogi. I remis, mamy remis, dobra. Mamy remis, wracamy do gry. No fajnie byłoby wbić ten bilans 7-3, żeby tak już wyglądało jednak, nie? No bo wiem, mówię. Jednak to będzie jedyny FUT Champions, z którego nie nagram nagród, ale... No jednak, chociaż te G2 może? O nie, i znowu Martial, Loris, nie wiem co to za animacja, ale dobrze, że obroniłeś. Dawaj manę. Ale pędzi, Atal już w ogóle sił nie ma, ty patrz to. I co zrobisz, Atal? Nic nie zrobisz. Mane! Jak? Kylian, no! Dlatego cię trafiłem właśnie, 2-1. Wspaniała akcja Kyliana Mbappé. I wygrywamy. Bardzo dobrze. Wreszcie wygrywamy jakiś mecz, bo ostatnie mecze w Champions były naprawdę strasznie druzgocące dla mnie, więc każde zwycięstwo z chęcią wezmę. Karny! Dobrze, Kylian, tak jest. Dobra, to jest nasza szansa na 3-1. Ale ostatnio mam strasznie problemy z karnymi. To jest mój problem, nie? Ale dobra. YOLO. Jest! Wreszcie nam karny wszedł. Dobra, mamy 3-1. O! Kylian, piękny jesteś. 4-1. Dobra, także pora na ostatni mecz, no dzisiaj. Mecz o 10. mecz. Kevin De Bruyne, Team of the Group Stage. Okej, okay, to jest dosyć ciekawy skład. Znaczy, ciekawy. W sensie, że karta dosyć niespotykana, ale oprócz tego skład dosyć mocny i dobra, no wygrajmy ten mecz po prostu. Nie chcę mieć bilans 7-3, bo to wygląda o wiele lepiej niż 6-4. Nice. Mane! To musi być gol, to musi być gol. Piękna akcja całego zespołu tak naprawdę. Sadio Mane, którym bardzo mało bramek strzelam tak naprawdę. Ale jak już się znajdzie sam na sam, to raczej zwykle jestem pewny, że powinien takie coś właśnie wykończyć. Dobra, 1-0, dosyć zacięte jest to spotkanie, bo powiem wam, dużo nie mówię w tym meczu, bo się wolę skupić troszkę. Ale no, jest nawet ciężko, nie? Nawet jest ciężko. O nie, nie! Aj, ładnie mi porobił. Kurczę, no mówiłem, gość jest dobry, naprawdę gość jest dobry. Dobra, dopiero po remis, no mecz mówię, jest mega zacięty. Po prostu, no, cały czas nie jestem pewien tego, co się stanie w tym meczu. Widzicie, no, niby oddawiony strzał jeden celny, ale miał więcej posiadania piłki. To po prostu było widać w tym meczu. Okej. Okay. Spróbujmy. Mane, może teraz! Mane, jak to ładnie leciało, szkoda. Nie. O Jezu. Dobra, 6-4 bilans. Wow. Najgorszy mój bilans od jakiegoś dłuższego czasu. Z jednej strony to jest dobrze, będę miał gorszych przeciwników jutro, ale z drugiej to wygląda dosyć źle, bo mam Mbappe, ale Mbappe coś totalnie nie grał w tym meczu, nie wiem, no nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, czemu tak to wyszło. No niestety, moi drodzy, przegrywałem 2-1. No i co, no widzimy się jutro. Mam nadzieję, że nie wiem, co jutro będzie, naprawdę. Mam nadzieję, że coś fajnego dadzą w SBC, bo nie wiem, co mogę na jutro nagrać, także bądźcie jutro ze mną, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie, do usłyszenia. No i na razie.